Misja eksterminacji przeklętego wojownika to kolejny filerowy ark, który opiera się tak naprawdę na próbie ustalenia, dlaczego duch nawiedza kraj ptaków. Tak więc Naruto, Neji i Tenten będą bawić się w detektywów. Z dobrych rzeczy to odcinek spoko się zaczyna od jakiejś intrygi z duchem, ale to w zasadzie tyle. Z minusów to Neji mówi, że nie ma opcji, żeby duchy istniały w świecie Naruto, gdzie istnieją bogowie śmierci jak Shinigami. Odcinek mi zaleciał takim Scooby-Doo, ale nie porwał mnie. Słaby to był odcinek. Nie interesowała mnie w ogóle historia w nim opisana. Nie jest to dobre. Rzeczy niewiadomych nie zauważyłem, a odcinek oceniłem na 3. Plusem tego odcinka jest to, że ekspertka od narzędzi, czyli Tenten, rozpoznała dziwny kształt shurikenów oraz to, że Neji zaplanował walkę z przeciwnikiem tak, by Naruto podkopał się pod niego tak, jak to zrobił w walce z Hyugą. To niestety wszystko. Minusem jest to, że to jest dalej nieciekawe. Próbowałem wyciągnąć z tego coś więcej, ale ciężko. Jest to nieco lepszy odcinek niż poprzedni, bo coś tutaj się dzieje, ale wciąż na niskim poziomie. Rzeczy niewiadomych nie doświadczyłem, a odcinek oceniłem na 4. W sumie spoko było to, jak Naruto bawił się w detektywa i coś tam rozkminiał możliwości. Dobre to, bo nie zachowywał się jak totalny imbecyl, choć trzeba przyznać, że bez żab pewnie nic by mu się nie udało. Później w walce z Noroimushą Naruto chyba celowo dawał się atakować w ten sposób, żeby coraz bardziej przecinać ten kaftan, który ograniczał jego ruchy, dzięki czemu finalnie udało mu się go pozbyć. Minusów nie uświadczyłem, powiem, że nawet robi się coraz ciekawiej. Rzeczy niewiadomych także nie widziałem, a odcinek oceniłem na 5. Git, że Kakashi udawał, że nie zależy mu na Naruto, bo wiedział, że ktoś ich śledzi, a więc podstępem ich zostawił w tyle. Później Naruto przebrał się za Noroimushę, żeby móc uratować Komeya, a dzięki temu wciąż zachowywać pozory, że Sagi nie wie, że to inna osoba jest zdrajcą. Pakun śmiesznie ugryzł jakiegoś no-name'a w rękę. Później Kakashi wysadził tego typa i z obojętnością patrzył, jak go rozrywa na kawałki. Badasowe. W sumie to odkąd Hatake się tu pojawił, to ten ark znacznie zyskał na jakości. No i później jeszcze wytłumaczono, w jaki sposób Naruto został Noroimushą i co się działo w międzyczasie, i także jest to spoko, jako że nie pozostawia nam jakichś niedomówień. Z minusów nic nie widziałem, tak samo rzeczy niewiadomych, a odcinek oceniłem na 7. No i znowu to samo, co jest akurat giga plusem, czyli to, że Kakashi od razu zabija, nie bawi się w półśrodki. Ciekawe było też to, że Sagi to tak naprawdę ciągle była jego siostra, która zabrała jego tożsamość, żeby się zemścić. Grubas tutaj ściemnił, że użył Kagemane no Jutsu, ale jest to możliwe, to nie jest technika Kage Genkai. No i spoko było to, że większość rzeczy włącznie z technikami tutaj jest pozorowana, ciągle robią z nas durnia, bo to co widzimy nie jest prawdziwe. Minusów nie zauważyłem, rzeczy niewiadomych też, odcinek oceniłem na 6. Jak dla mnie, to tutaj plusów za bardzo nie ma. Naruto jest turbo głupi, doświadczył już genjutsu kilka razy, a ciągle nie umie się z takiego podstawowego wydostać. Zawsze ktoś musi go ratować. Antagonista zamiast atakować, to sobie czeka, aż sobie porozmawiają. Wszystko wskazywało na to, że gość umarł, ale później oczywiście wystarczą łzy i płakanie, żeby magicznie odżył. Przez cały ark było w sumie udowadniane, że duchy nie istnieją, ale Naruto w krytycznym momencie zobaczył go, co jakżeby inaczej zmotywowało go i uratowało przed utonięciem. No i te happy endingi już zaczynają męczyć po kilku takich arkach filerowych. Nic tu nie ma znaczenia, wszyscy dobrze przeżyli, nic im się nie stało, wszyscy źli zostali ukarani. Nuda. Rzeczy niewiadomych nie zauważyłem, a odcinek oceniłem na 2. Średnia tego arku to 4,5. Był to kolejny ark, który mógłby być kanoniczny, bo nie działo się tutaj nic nadzwyczajnego, większość to był fake, ale był on po prostu turbo nudny. To dotychczas najniżej oceniany przeze mnie ark. Pomimo, że bywały lepsze odcinki, gdzie była jakaś walka, fajne podstępy, pomysły, to zasypiałem oglądając całą resztę. Tutaj była intryga, było nawet poważnie, bez zbędnego humorku, ale zalatywało mi to kolejnym odcinkiem Scooby-Doo. A jakby tej bajki nie lubić, to trzeba przyznać, że tu schemat jest oczywisty i dla starszego widza po prostu nieistotny. A jeśli ty chcesz, żeby duch martwej subskrypcji cię nie nawiedzał, to wduś ten przycisk.